Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jak widzieliście w poprzednich filmach, właziliśmy na Kilimandżaro. Ja tam był trochę prędzej niż reszta ekipy. No i wybrałem się w wolnym czasie na taką małą wycieczkę na jezioro Duluti. Takie wycieczki organizują synki z organizacji The Small Things. Jest to organizacja, która zajmuje się pomaganiem rodzinom, głównie dzieciom. Prowadzą się rodzince, domy dziecka, a dorabiają w ten sposób, że organizują na przykład takie wycieczki. Jezioro Duluti leży po 11 km na wschód od Aruszy. Jest to jezioro kraterowe. Powierzchnia to ma około 63 hektary. I nie ma tam fest głęboki, bo tam chyba niecałe 10 metrów maksymalnie. Jak widać, pełno tutaj ptoków. Napiszcie w komentarzu, jak kiedy rozpozna, co to są za ptoki. Kolega na drugim kajaku, miejscowy fotograf, bardzo dobry, też ma swojego Instagrama i kanał na YouTubie. W opisie do filmu znajdziecie linki, włączcie mu też tam subskrypcję. Thank you.
Opłynęliśmy jezioro dookoła. He was telling me about the gift that he gave him. Yeah. And then I thought it's gigabyte bundle, so I was asking, is this like a bundle? Then he said no. Okazało się, że niedaleko jest miejsce związane z Polską, z polską historią. Jest tu cmentarz wygnańców polskich. Jest taka wioska, co się nazywa Tengeru. W czasie II wojny światowej mieszkali tu uchodźcy właśnie z Polski. Jest tutaj 148 grobów Polaków. Do tej pory jeszcze są tutaj chowani potomkowie tych wygnańców. Na koniec pojechaliśmy do nich na obiad. I pokazali mi jeden z tych domów opieki. Przebywa tam chyba aktualnie kilkadziesiąt dzieci. Tu mieszkają, uczą się. Mają tu swoje pola uprawne. Zwierzęta hodowlane. Przyjeżdżają też tu pomagać wolontariusze z całego świata. W tym filmie to już wszystko. Zapraszam na następne filmy i nara.